Ten komiks niestety miejscami wygląda tragicznie, ale historia, która jest w tym komiksie, jest zdecydowanie najlepsza spośród trzech, które zostały nam udostępnione. I mam nadzieję oczywiście, że wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej takich rzeczy, to oczywiście łapka w górę, jeśli nie, to łapka w dół. Komiks rozpoczyna się w Stormwind, gdzie Aleria i Turalyon po tysiącletniej wojnie wracają właśnie do Stormwind i tam napotykają swoje statuły upamiętniające ich rzekomą śmierć. Oczywiście nie obyło się bez typowego w sumie troszkę chyba zrobili źle mój nos i tego typu rzeczy. W każdym razie Aleria rozmawia z Turalyonem na temat tego, że powinna wrócić w swoje rodzinne strony i zobaczyć, jak właśnie mają się jej sprawy rodzinne, czy nadal ma siostry i jak to wszystko będzie wyglądać. Chce właśnie spotkać się z Verisą oraz z Sylvanas. Turalyon twierdzi, że jest to troszkę średni pomysł, no i przede wszystkim trzeba poinformować o tym króla Anduina, ponieważ ma się spotkać właśnie z wodzem Hordy. Jednak Aleria twierdzi, że jest to tylko i wyłącznie prywatne spotkanie i nic nie powinno go to obchodzić, oczywiście Anduina. Tutaj akurat Turalyon wychodzi raz jeszcze z propozycją, aby pojechał po prostu z nią na to spotkanie, ponieważ może przyda jej się pomoc, jednak tutaj Aleria raz jeszcze zgrabnie odmawia mu, twierdząc, że rodzinne spotkania są po prostu drętwe, no i zanudziłby się na śmierć, no i przede wszystkim troszeczkę by ją rozpraszał. Turalyon zauważył, że Aleria założyła naszyjnik, który składa się z trzech elementów i ten jeden element zielony należy do Alerii, dwa pozostałe mają Verisa oraz Sylvanas. No i tu jest bardzo ciekawa scena, ponieważ Turalyon dotyka Alerię i w tym momencie rozbrzmiewają szepty. I można zobaczyć, jak bardzo właśnie Void pustka miesza jej w głowie. Podczas audiobooka Tysiąc lat wojny mogliśmy zobaczyć taką scenę, gdzie gdy Aleria była napełniona Voidem, a Turalyon był napełniony światłością, gdy dotknęli się, nastąpiło wyładowanie, które ich odepchnęło od siebie. Teraz najwyraźniej troszkę zostało to załagodzone, natomiast nadal jest to bardzo ciekawe, ponieważ właśnie Void mówi... Więc jest to postrzeganie światłości przez pustkę. Oni właśnie widzą światłość właśnie jako taką drugą stronę medalu, czyli jako, wiecie, siłę zniewalającą, która, wiecie, tam pęta ludzi i tego typu rzeczy. No i oczywiście standardowo kwestią czasu jest tylko to, zanim Aleria podda się właśnie tym szeptom. No i oczywiście otwiera portal i przechodzi do umówionego miejsca spotkania. Następnie w Dalaranie możemy zobaczyć Verisę, która rozmawia ze swoimi dwoma synami. Oni... młodziaki dorastają, no i przede wszystkim ta rozmowa tyczy się tego, że musi ona wyjechać na trochę w ich rodzinne strony, aby spotkać się z ich ciotkami, czytaj Alerią oraz Verisą. No i tutaj pojawia się nieco taki mały konflikt między dwoma chłopcami, ponieważ jeden z nich twierdzi, że ciotka Sylvanas jest zła, no i jest wodzem Hordy, który przewodzi zabójcami naszego ojca, ich ojca, czytaj Ronina. No i tutaj akurat Verisa wkracza i mówi, że nie mogą się po prostu kłócić, mają tylko siebie nawzajem i muszą móc na sobie polegać. Konflikt został zażegnany, portal otwarty, no i przechodzi też na miejsce umówionego spotkania. Gdzieś w Quel'Thala zostało wyznaczone miejsce spotkania. No i Verisa oraz Aleria spotykają się jako pierwsze. One akurat już zdążyły ze sobą troszkę porozmawiać, więc dla nich spotkanie jest to po prostu raz jeszcze zobaczyć się. Natomiast naszło ich troszeczkę na wspominki. No i tu jest bardzo też ciekawy raz jeszcze element w momencie, gdy możemy usłyszeć i zobaczyć kolejne szepty starych bogów, czy też Voidu. Tron Srebrnej Loe należy się do... sens istnieniu. To jest troszkę niepokojące, ponieważ Aleria mówi, że ma wszystkie te szepty, no i całą tą pustkę pod kontrolą, jednak na pytanie, jak ona to robi, odpowiada, że to nie ona to robi, tylko jej miłość do Arathora, czyli jej syna. No i jest on taką kotwicą, która trzyma ją gdzieś tam w miejscu, no i nie oddaje się pustce, co jest troszkę bardzo niepokojące, gdyż wskazuje to, że w momencie, gdy coś stałoby się Arathorowi, no to możliwe, że Aleria by po prostu ześwirowała. Stąd też możemy tutaj zobaczyć jeszcze w sumie w dalszych częściach tego komiksu, że możliwe, że takie coś będzie nadchodzić.
Verisa również wyznaje, że troszkę popadła w jednym momencie. Gdy Garrosh Hellscream zbombardował Terramor, jej mąż, czyli Ronin, zginął niestety w wybuchu, ratując Jaina. No i w tamtym momencie została ona po prostu kompletnie zdewastowana. Spotkała się z Sylvanas i obydwie nienawidziły właśnie Garrosha. No i to ich troszeczkę połączyło, zaczęły się spotykać, rozmawiać. Było to zresztą opisane właśnie w książce Zbrodnie wojenne. No i Sylvanas chciała, aby właśnie ona, czyli Verisa, zatruła jedzenie Garrosha, wiecie, te jego więzienne racje żywnościowe, no i następnie po prostu go zabić. Jednak w którymś momencie ocknęła się, no i w momencie, gdy Anduin zanosił jedzenie dla Garrosha, które było zatrute, powiedziała mu o tym, że jest zatrute, no i następnie niech Anduin zrobi to, co chce. W tamtym momencie Sylvanas po prostu kompletnie ześwirowała. Nawet w książce było to opisane, że to był moment, gdy po prostu ona się zatraciła, zaczęła nienawidzić wszystko i tak jak w tamtej książce, tamten moment połączenia z Verisą był takim momentem, gdzie rzeczywiście można było zobaczyć tą taką Sylvanas, taką normalną, co prawda chciała właśnie połączyć się z siostrą w śmierci, czyli po prostu zabić Verisę, a następnie, żeby ona mieszkała razem z nią, no ale jak sami możecie zobaczyć, że jednak tak się nie stało, jednak wybrała swoich synów i swoją rodzinę ponad właśnie życie z Sylvanas. Wspominki wspominkami, tańczyły niegdyś w blasku słońca, no i bardzo uwielbiały to robić i w tym momencie przybywa siostra śmierci, czyli Sylvanas. W tamtym momencie w głowie Alerii po prostu wybuchło. Ona jest niebezpieczna, stanowi zagrożenie, które trzeba usunąć. Zrzeż się jej. Ona pragnie śmierci wszystkich możliwości. Zakończ jej życie. Zakończ zagrożenie. Zabij ją. Morduj ją. Ratuj siebie. Po tym, co usłyszała, sama Aleria zdziwiła się, czym ona się stała. A więc trzy siostry Windrunner spotkały się w jednym miejscu i o dziwo nie pozabijały się. Natomiast właśnie Aleria, nie będąc w tych stronach od bardzo dawna, w sumie troszkę się zdziwiła, że wszystko wygląda jak wyglądało, natomiast Sylvanas mówi jej, że w sumie nie wszystko jest tak jak było, no i zaprowadza ją w miejsce, gdzie jeszcze pojawiają się nieumarli. Wszystkie trzy zaczęły walczyć i przebijać się przez hordę nieumarłych i podążały w stronę ich domu, czyli Windrunner Spire, czyli iglicy, domu, w którym się właśnie wychowały. Sylvanas pochwala umiejętności Alerii, jako że długa walka z Legionem nie pozostawiła wpływu na jej umiejętności i walczy lepiej niż kiedykolwiek, natomiast Aleria również stwierdza, że śmierć nie powstrzymuje Sylvanas i nadal się rozwija. No i tutaj akurat Sylvanas mówi, że w sumie czasami są nawet zalety bycia nieumarłą, przyzywa wtedy trzy konie, a następnie zaczęły galopem podążać w stronę ich domu. W trakcie jazdy postanowiły pobawić się w taką grę, która nazywa się Jedno Kłamstwo i chodzi o to, że mają wypowiedzieć trzy jakieś stwierdzenia, natomiast jedno z nich będzie kłamstwem. No i tu jest, to jest bardzo fajny motyw i w sumie całkiem spoko zostało to zrealizowane. Więc na pierwszy ogień poszła Aleria. No i jej stwierdzenia są następujące. Bardzo tęskniła za obiema siostrami. Moce pustki to wspaniały dar, natomiast ostatnie to to, że nie żałuje, że lata temu przeszła przez mroczny portal. I jedno z tych trzech zdań jest właśnie kłamstwem. Natomiast nowa reguła została wprowadzona przez Sylvanas, iż wszystkie trzy siostry wypowiedzą po trzy swoje zdania, natomiast dopiero gdy dotrą do domu, no to ujawnią, które z tych zdań było kłamstwem. Verisa powiedziała, że wierzy w krwawe elfy i sądzi, że mogą dostąpić odkupienia, czyli po prostu wrócić do Alliance. To zostało potępione przez Sylvanas. Następnie, że pogodziła się z utratą swojego kochanego Ronina. No i po trzecie, boi się, że straci swoje siostry na zawsze. Sylvanas mówi, że czasami chciałaby nadal być wśród żywych, po drugie jest wodzem hordy i napawa ją to dumą. Z kolei ostatnie stwierdzenie to to, że nigdy nie zdradzi swoje siostry. Tutaj również pojawił się mały konflikt, ponieważ Aleria, wiedząc co stało się między Verisą a Sylvanas, po prostu powiedziała, że tak jak nie zdradziłaś Verisy, kiedy zmanipulowałaś ją i próbowałaś nakłonić do zabójstwa Piekłorycza... Całkiem świetny w ogóle piekłorycz, goddammit. Sylvanas się zdenerwowała przez to, jak ta sytuacja została przedstawiona i to nie jest tak, że Verisa też nie jest bez winy. Wkurzyła się, no i następnie uwolniła swoje moce Banshee, po czym Aleria automatycznie również odpaliła się ze swoim Voidem. Ta aberracja na to służy prawdziwemu nieprzyjacielowi. Teraz nabiją.
zabij i usuń ją z tego świata i odbierz jej to, czego potrzebujesz teraz. Dwie siły starły się ze sobą, śmierć oraz Void. No i tutaj dwie siostry praktycznie skoczyły sobie do gardeł, mówiąc, że jedna jest potworem, druga też jest potworem. No praktycznie mogło dojść do rękoczynu, natomiast w ostatnim momencie wkroczyła Verisa, mówiąc, że tak naprawdę żadna z was nie była przy niej i kiedy potrzebowała ich wsparcia, pozwoliły myśleć, że one nie żyją i tak dalej, ostatecznie dwie siostry odpuściły sobie. No i Aleria powiedziała, że bez względu na to, czym dzisiaj są dla siebie, no to nadal Iglica jest ich domem i powinny ją oczyścić, a później mają się zająć właśnie tym kłamstwem. Gdy dotarły do domu, właśnie udało im się oczyścić to całe miejsce z nieumarłych, no i pora na prawdę. Verisa powiedziała, że naprawdę wierzy w Sindorai i wierzy w to, że w którymś momencie wrócą do przymierza, no i również boi się, że ich straci. Kłamstwem było natomiast to, że pogodziła się z utratą swojego męża Ronina. Każdego dnia widzi jego twarz w właśnie twarzach jej synów, co bardzo ją tak naprawdę męczy i zazdrości czasu, jaki mogła spędzić Aleria właśnie z Turalionem. To jest całkiem ciekawe, ponieważ powiedziała, że nie ma z czego i że wiele się wydarzyło, no i tak naprawdę nie wie, czy ich miłość, Turaliona i Ilerii, będzie w stanie przetrwać po tych wyborach, które dokonali, co jest takie troszkę smutne. Prawda Ilerii to to, że naprawdę tęskniła za swoimi siostrami, no i to, że nie żałuje tego, że tak długo opuściła Azeroth. I kłamała, mówiąc, że moce pustki są darem, ponieważ jest to straszliwe brzemię i nieustająca walka, ale wygra, no i jakoś udaje się to wszystko opanować. Natomiast gdy przyszła kolej Sylvanas, no to powiedziała, że nie powie tak naprawdę nic. Aleria na to odparła, że niech trzyma w takim razie swojej tajemnicy i jest po prostu zdewastowana tym, że jej rodzina w sumie po tej tysiącletniej wojnie nie czeka na nią, no i postanowiły rozejść się w swoją stronę. Natomiast w ostatecznym momencie, gdy właśnie Verisa oraz Aleria miały odejść, no to Verisa, najmłodsza z siostry, zaczepiła właśnie Sylvanas i powiedziała, że strasznie żałuje tego, jak to wszystko wyszło. No i naprawdę liczy na to, że kiedyś Sylvanas będzie w stanie jej wybaczyć za to, co zrobiła, za to, że się właśnie od niej odsunęła, no i w sumie pozostawiła Sylvanas w tak troszeczkę trudnej sytuacji, miało być gdzieś tam jakieś zjednoczenie, no i ostatecznie wyszło jak wyszło. Co jest bardzo ciekawe, to to, że udało im się przejść przez portal i w momencie, gdy Sylvanas wracała ze swojego domu, nagle z krzaków wyszło iluś tam zabójców, Dark Rangerów, którzy tylko i wyłącznie czekali na znak, aby po prostu zabić Alerię oraz Verisę. To jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ gdy wrócimy do prawdy oraz do kłamstw Sylvanas, no to wychodzi na to, że pierwsze stwierdzenie, czyli że czasami chciałaby nadal być wśród żywych, jest prawdziwe. Drugie, to, że jest wodzem hordy i napawa ją to dumą, jest to również prawda. Natomiast ostatnie stwierdzenie, czyli to, że nigdy ich nie zdradzi, było kłamstwem. I miała ona właśnie zdradzić swoje siostry, dlatego też wymyśliła tą dodatkową zasadę, aby wszystkie te prawdy ujawnić dopiero będąc w domu, żeby po prostu móc je zabić. Z kolei dlaczego tego nie zrobiła? No myślę, że coś jednak jeszcze w tej Sylvanas jest, że Verisa, przepraszając ją i właśnie okazując te uczucia, coś w niej odpaliła do tego stopnia, że stwierdziła, że tego nie zrobi, przynajmniej na razie. Stwierdziła, że pozwala im nieco dłużej kontynuować ich udręczone żywoty, no i w ostatecznym rozrachunku i tak będą służyć śmierci, czyli Sylvanas. Ale jeszcze, gdy wrócimy sobie właśnie do Alerii, która przez portal przeszła, to możemy zobaczyć, że fajnie, że wróciła do swojego syna oraz do Turaliona i bardzo się cieszy, natomiast z tyłu głowy nadal mamy szepty pustki. Własną wielkość dla fałszywych uczuć. Wszyscy cię opuszczą. Pustka twierdzi, że trzeba było ją zniszczyć, że trzeba było zabić Sylvanas i teraz jest za późno, że poświęciła swoją własną wielkość, czyli możliwość zastąpienia Sylvanas albo pozbycia się jej, więc stanie się nieco mocniejsza dla jakichś fałszywych uczuć i wszyscy ją opuszczą. Opuszczą ją i będzie patrzeć, jak ona ci ich odbiera, czytaj. No z tego możemy zobaczyć, że jednak Sylvanas prawdopodobnie zabije Turaliona albo zabije właśnie w sumie wszystkich, a przede wszystkim chodzi
chodzi mi o Arasora. I w tamtym momencie właśnie Void spełni się, no i następnie Aleria odda się w pełni tej mocy. No i jest to całkiem ciekawe, jak będzie wyglądać przyszłość, ponieważ w sumie możemy zobaczyć, że do gry wchodzi kolejna moc. Nie jest to tylko światłość i nie jest to tylko Void, ale gdzieś tam mamy jeszcze jedną moc, czytaj śmierć, która zaczyna troszeczkę zyskiwać mocy, stąd też nawet Void zaczyna się tym wszystkim przejmować i sądzi, że jest to bardzo niebezpieczne, co się dzieje. Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, jak to wszystko się rozwinie. Natomiast co wy sądzicie na temat tego, możecie napisać na dole w komentarzach. No i oczywiście ocencie łapką w górę, jeśli się podobało, jeśli nie, łapką w dół. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa, cześć!